Witajcie, witajcie moi kochani. Cieszę się bardzo, że ta seria nowa ma taki fajny odbiór. Lecimy z czwartym odcinkiem dzisiaj, ale żeby nie było tylko o pytaniach, to na początku poczytam troszeczkę komentarzy z poprzednich odcinków. Także mam tutaj laptopa i będę czytał komentarze. Natomiast jeżeli chcesz przeskoczyć od razu do pytań, to zapraszam cię do późniejszej części odcinka. Oskar Lewandowski pyta, zrobiłbyś filmik, w którym byś opowiadał, jakie przedmioty są na każdym roku studiów? Oczywiście wszystkie wraz z tymi zapychaczami dziur. Jasne, mogę to zrobić, ściągnę wszystkie plany od pierwszego roku i mogę przelecieć po każdym przedmiocie, co pamiętam z niego. Wiem, że teraz te nowe roczniki mają troszeczkę inne nauczanie, troszkę bardziej modułowe, niektóre części mają pozłączane w jedno, ale ja zrobię tak, jak ja to miałem po prostu, no bo nie będę opowiadał o czymś, czego sam po prostu nie doświadczyłem. Także myślę, że coś takiego powstanie, nie ma problemu. A może jakieś komentarze wideo o Jerzym Ziębie? No, nawet planowałem taki prześmiewczy odcinek nagrać o tym panu pod tytułem jak założyć wielomilionowy biznes sprzedając suplementy, w którym krok po kroku bym tłumaczył jak zrobić coś takiego na jego przykładzie. Jednak pisząc scenariusz do tego odcinka stwierdziłem, że to jest po prostu tak żałosne, że szkoda mi po prostu czasu na tego człowieka i myślę, że wszystko się jakoś samo z nim ułoży i po prostu ja nie wiem, jak on wytrzymuje sam ze sobą w ogóle, okłamując tylu ludzi codziennie. Już na przykład te rady, żeby podawać wodę utlenioną dożylnie, w ogóle to jest tak losowy pomysł. Dlaczego? Przecież woda utleniona, czyli H2O2, no co nam, rozpada się w zasadzie do tlenu i do wody. No i co? I co dalej? To sprawi, że troszeczkę jest bardziej krew utlenowana. Powstaje tam rodnik oczywiście, no ale on nie dotrze do miejsca nowotworu, zanim po prostu nie zdysocjuje wcześniej w tym krwiobiegu, a nawet jeśli, to uszkodzi jeszcze inne tkanki okoliczne, więc po co podawać perhydrol dożylnie? Czemu? Kto to wymyślił w ogóle? Masz w planach wznowienie serii o chirurgii? Chętnie bym obejrzał i może czegoś się nauczył. Pewnie mogę zrobić taki odcinek, tylko mi napiszcie, jakie operacje byście chcieli zobaczyć, to wtedy mogę komentarze do tego zrobić. Nie ma problemu. Jesteś w stanie zrobić odcinek o napojach energetycznych? Niezwykle bardzo chciałbym poznać twoje stanowisko w tej sprawie. Napoje energetyczne. No to jest dobry temat. Generalnie to mamy mieszankę cukru, kofeiny, tauryny, kilku witamin i wody. Jedni mówią, że lepiej spożywać kofeinę, jeśli w ogóle, to już w postaci takiej naturalnej kawy, ponieważ tam są odpowiednie alkaloidy, które w jakiś sposób to regulują lepiej niż przyjmowanie samej kofeiny z wodą. Na pewno nie warto pić tego w dużych ilościach. Jeżeli wypijesz raz na jakiś czas taki napój energetyczny, to teoretycznie nic się nie powinno złego stać. Natomiast no, ja nie jestem dużym fanem spożywania energetyków. Wiem, że niektórzy studenci masowo je wypijają, ale ja praktycznie w ogóle nie piję energetyków. Nie żeby to było jakieś straszliwe zło czy coś takiego, na pewno nie jest to w 100% zdrowe. Jeśli już potrzebuję i mam bardzo dużo nauki, no to po prostu kawę sobie piję, jedną, drugą, trzecią w ciągu dnia. Jednak nawet jeżeli chodzi o kawę, to raczej jej nie piję na ogół. Chyba że no właśnie mam sesję albo po prostu bardzo duży natłok nauki z innego powodu, to wtedy kawa. Natomiast energetykami się staram raczej nie wspierać. Może jakiś film o kulturystach, którzy stosują hormony, wpływ na organizm, plusy i minusy. Przyjmowanie sterydów i hormonów jest wsadzaniem czegoś egzogennego w nasz organizm. Powoduje dysregulację, masywny przyrost tkanki mięśniowej, znowu niefizjologiczny stan. Na własną odpowiedzialność ja bym tego nie robił. No dobrze moi kochani, czas przejść do sedna programu, czyli do pytań. Trzy szybkie. Na początek mam dla was super pytanie. Jak zobaczyłem, to się rozpłakałem. Także zapraszam. Tylko je znajdę. Gdzie to jest? Gdzie ja to wszystko zapisałem? 27 marca to jest data publikacji tego odcinka, więc będzie to w tym folderze. Scenariusz i reżyseria. Pytanie pierwsze. U pacjentów przewlekle leczonych przeciwszczepliwie antagonistami witaminy K, VKA należy zwracać uwagę na liczne interakcje z innymi lekami oraz pożywieniem. Wskaż leki oraz produkty żywnościowe, które nasilają działanie VKA. Zapraszam do samodzielnego sprawdzenia się. A do wyboru mamy karbamazepina, cyprofloksacyna, amiodaron, szpinak, sok grejpfrutowy i mesalazyna.
Jak zobaczyłem to pytanie, to troszeczkę wpadłem w takie coś, o matko, tak bardzo nie wiem. Jeśli chodzi o interakcje VK z innymi lekami, to są całe duże tabele skonstruowane specjalnie, żeby zobaczyć, czy dany lek, czy produkt spożywczy wchodzi w interakcję. Przede wszystkim opiera się to o działanie cytochromu P450, który uczestniczy nam w przemianach tych VKA, a cytochrom P450 to jest w ogóle nazwa dla rodziny tych cytochromów. Pod tą nazwą kryje się wiele różnych typów, na przykład CYP 3A4, CYP 1A2 i generalnie ten skrót CYP oznacza cytochrom P450, a później kolejne typy. Najczęściej w przypadku VKA mówimy o CYP 3A4. I właśnie, zależy nam na tym, żeby wiedzieć, które leki i które produkty w jaki sposób działają na poszczególne cytochromy. Generalnie chodzi o to, że jedne leki nam indukują ten cytochrom, a inne inhibują. Ale działanie jest odwrotne na VKA, ponieważ jeżeli zatrzymamy ten cytochrom, to wtedy on nie będzie mógł metabolizować VKA, przez co ich stężenie we krwi będzie większe i będzie nasilał ich działanie. W tym pytaniu pytają nas o to, które z tych wymienionych nasilają nam działanie VKA. Natomiast podpunkt czwarty, czyli szpinak, w zupełnie innym mechanizmie nam działa, ponieważ on jest po prostu donorem witaminy K. Więc jak coś nam daje dużo witaminy K, wszystkie zielone produkty, liście, sałaty, szpinak, brokuł, awokado, ale oczywiście nie mówimy tu o takim jedzeniu troszeczkę, tylko tu chodzi raczej o objadanie się. I właśnie, jeżeli mamy dostarczoną dużą ilość witaminy K, to wtedy działają one przeciwstawnie do naszych VKA, czyli będą osłabiać ich działanie, dlatego podpunkt czwarty można od razu wyrzucić. Co do innych podpunktów, to karbamazepina nam indukuje cytochrom CYP3A4, czyli eliminacja VKA będzie szybsza, więc będzie nam osłabiać ich działanie, czyli karbamazepina też nam odpada. Następnie mamy cyprofloksacynę, która jest inhibitorem CYP1A2. Oczywiście ja mam to wszystko napisane, ponieważ nie idzie tego zapamiętać w krótkim czasie. Natomiast napiszę wam tutaj na slajdzie i myślę, że jakoś uda się chociaż część ich zapamiętać. Dlatego cyprofloksacyna jako inhibitor CYP1A2 będzie nam powodować, że tych VKA będzie nam zalegać w organizmie coraz więcej, więc będzie nam nasilać działanie antagonistów. Następnie mamy amiodaron, to jest inhibitor CYP2C9, czyli on też będzie nam powodował zostawanie tego VKA w organizmie i późniejszą jego eliminację. Szpinak już sobie omówiliśmy. Później mamy sok grejpfrutowy, czyli też nam będzie nasilać działanie. No i na końcu została nam mesalazyna. To jest pochodna 5-ASA, czyli NLPZ-ów, które są stosowane w leczeniu leśniowskiego krona i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. One cechują się tym, że wolno wchłaniają się z jelita, przez co dobrze działają w tych jednostkach chorobowych przeciwzapalnie. Natomiast znalezienie informacji, że mesalazyna też jest induktorem cytochromu P3A4 trochę czasu mi zajęło i udało mi się w zasadzie znaleźć takie badanie naukowe, które o tym mówi. Nie znalazłem tego ani w Szczekliku, ani w innych prezentacjach, czy źródłach, czy innych stronach internetowych. Dlatego to jest badanie z 2015, które przytaczam. I szczerze mówiąc, to bym nie wiedział, czy pisząc lek, czy to jest dobra odpowiedź z tą mesalazyną. No ale jak widać, to nam odpada, więc zostaje nam 2, 3 i 5, z których wszystkie te są inhibitorami cytochromów, tylko że różnych podjednostek. Także no pytanie, znaczy wiecie, ja specjalnie wybieram takie skomplikowane pytania, nie wrzucam tutaj do odcinka takich prostych pytań, na które w zasadzie patrzysz i od razu wiesz, która jest poprawna, bo właśnie chcę tutaj tak troszeczkę omówić takie bardziej skomplikowane pytania, które jak na nie trafimy na leku, no to tak będziemy mieli konsternację troszeczkę. No bo te łatwe pytania to w zasadzie zaznaczasz i masz punkt, a tutaj wolę taką troszeczkę kontrowersję pokazać w tych pytaniach, ponieważ no nie wiem, kto by... Znaczy, może po prostu jestem niedouczony, ale ciekaw jestem, jakie byłyby statystyki, gdyby wszystkim studentom rzucić to pytanie, to jaka część z nich odpowiedziałaby poprawnie na to. Przechodzimy do pytania numer 2, tym razem o zatorowość płucną, a konkretnie. U pacjentów z podejrzeniem zatorowości płucnej celem oceny prawdopodobieństwa klinicznego jej występowania zastosowanie znajdują następujące skale. To już jest któryś raz, kiedy mamy do czynienia z pytaniem o różne skale na leku,
Dlatego proponuję sobie znaleźć wszystkie te skale medyczne, przepisać i je zapamiętać, która jest do czego, ponieważ jak widać jest to jeden z ulubionych tematów do pytania na tym egzaminie. Najpierw mamy skalę EHRA. Ona już się pojawiła w pierwszym bodajże odcinku tej serii i ona dotyczy migotania przedsionków, także nie ma to nic wspólnego z zatorowością. Następnie mamy skalę PESI. Ona jest przydatna, kiedy już mamy rozpoznanie zatorowości płucnej do oceny rokowania, także nam odpada. Później jest skala TIMI i to jest skala wzrokowa, która nam ocenia przepływ wieńcowy podczas koronarografii, czyli zupełnie nie ten temat. No i dwie ostatnie, skala Wellsa i zmodyfikowana skala genewska. To są duże skale, siedmiopunktowe około i one nam już oceniają ryzyko wystąpienia tej zatorowości płucnej, czyli zaznaczamy odpowiedź 4 i 5. No i na końcu mamy pytanie trzecie, które nas pyta o morfologię EKG w przebiegu hipokaliemii. Teraz troszeczkę mi się może głos zmienił, ale nagrywam to później, ponieważ z jakiegoś powodu ten fragment nagrania mi zniknął. Teraz zobaczmy na ten wykres. Mam tutaj książkowo przedstawioną hipokaliemię w EKG, więc mamy tutaj delikatnie spiczasty załamek P, delikatnie wydłużony odstęp PQ, a w zasadzie tu jest napisane PR, ponieważ ten załamek Q powinien nam zniknąć. Następnie mamy obniżenie odcinka ST, taka kiepsko uwidoczniona fala T, i wyraźna fala U. To jest taki perfekcyjny zapis EKG. Oczywiście zapewne w rzeczywistości to tak nie wygląda. Natomiast w teorii tak to powinno być. Ale zobaczcie, jakie triki jest to pytanie. Ponieważ mamy w propozycji numer 4 obniżenie odcinka ST. Natomiast mamy to tylko w odpowiedzi C i w odpowiedzi E. Natomiast nie możemy zaznaczyć dwójki w żadnym wypadku, ponieważ to mamy spłaszczenie załamków P, a to nam nie występuje. Więc zarówno w C i E dwójka występuje razem z czwórką, co się nam wyklucza. Dlatego poprawną odpowiedzią jest A, w którym mamy faktycznie wydłużone odstępy PQ, faktycznie poszerzenie zespołów QRS i wzrost amplitudy i szerokości załamków U. Można powiedzieć, że w tym pytaniu jest ukryta taka pułapka, ponieważ zobaczcie, że odpowiedź czwarta z tym obniżeniem jest też poprawna. Więc jeżeli jedyną rzeczą, którą byś kojarzył, że faktycznie występuje tam obniżenie odcinków ST, to byś mógł też pokusić się o zaznaczenie wariantu z odpowiedzią numer 4, czyli na przykład C lub E. Pomimo, że to jest dobre, to się nie wlicza w skład naszej podstawowej odpowiedzi, czyli A, 1, 3, 5. Więc taka trochę podpucha, bym powiedział. Dlatego uważajcie na takie pytania. A teraz wracamy do dalszego tempa naszego odcinka i powiem o kilku przyczynach hipokaliemii. Według niektórych źródeł hipokaliemia to jest stężenie potasu w surowicy krwi mniejsze niż 3,6 lub u dzieci poniżej 3,2 mmol na litr. Natomiast niektórzy autorzy podają, że to jest poniżej 3,8 mmol. Natomiast teraz opowiem o przyczynach. W zasadzie co do przyczyn hipokaliemii, to z takich najważniejszych powinniśmy pamiętać o sześciu. Jest to biegunka, wymioty, przyjmowanie leków przeczyszczających, diuretyki, zwłaszcza pętlowe, które nam wyrzucają mnóstwo potasu, przyjmowanie dużych ilości glikokortykosteroidów oraz hiperaldosteronizm pierwotny. Jeżeli mamy pacjenta z takim wywiadem plus ma hipokaliemię, to teoretycznie powinniśmy się spodziewać takiego zapisu EKG u niego. W sumie jest to kwestia, która mnie dosyć ciekawi i jeżeli jest tutaj jakiś lekarz doświadczony, który to ogląda, to chciałbym, żebyś napisał w komentarzu, czy spotkałeś się z takim może pacjentem, który właśnie miał hipokaliemię i tak charakterystyczny zapis EKG, który by spełniał wszystkie te kryteria. Także jestem ciekaw. Mam nadzieję, że ktoś taki tu się trafi. No i cóż, no, dziękuję Wam bardzo za uwagę. To był już czwarty odcinek tej serii, także idziemy jak burza. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!